Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, planowaliśmy dzisiaj tutaj na WG Czersk, planowaliśmy drugi lot konkursowy. Wczoraj podczas koszowania nawet mieliśmy pewną awarię, z konwerter jeden padł, ale wymieniliśmy go moment i udało się wszystkiego nie bez problemu zakoszować. No, ale nie udało się nam za to dzień ich wypuścić. Tutaj Sebastian podejmował decyzję od samego rana. Mamy już 11, ile? 11 chyba 30 jest. 11 portalów zresztą widać, jak tu teraz siąpi. No, mamy cały czas tutaj... Tego deszczu to nie widać na portalach internetowych, pogodowych, a jest. I taka zresztą jest tam pogoda, bo jeden z uczestników tam mieszka, Paweł Roski, też obok kabiny nawet przejeżdżał, bo on kierowcą tirem akurat ciężarówką dużą przejeżdżał tam obok i mówił, że tam nie ma też warunków, podobna zresztą pogoda jak tutaj. Tylko był też, pod psem, my tu mamy trzy akurat i można powiedzieć, że pod był, psem. Był o 10.30, prezes nawet podjechał, umawialiśmy się, że pół godziny przed planowanym odlotem dam mu znać, ale mu nie dawałem, ale sam podjechał, mówił, że też nie ma sensu i podjęliśmy gdzieś decyzję przed 11. I one teraz wracają. Wracamy. A jaki plan będzie, będą wypuszczone tutaj? Nie, wokół? Nie, do gołębnika je wsadzimy, bo to nie ma, ma sensu. Zobaczmy, jest takie duże zachmurzenie nawet i powiem szczerze, że tutaj ja jechałem tutaj od południa, to znaczy od... No na darmo, po trzeciej tam wyjechała, za 20 chyba czwarta ta kabina wyjechała, tam przed szóstą była, bo to jest z drogą 150 km, nie? Mhm. Także no do ostatniego momentu myśleliśmy, że będą warunki. Teraz jaki będzie plan, jak nie damy rady? Czekamy na pogodę, nie? Czekamy na pogodę, prawdopodobne. Ale dzień dwa, tak? Zadecydują? Ja już... No będziemy patrzeć. Tak, tu z Jasiem Bochenczakiem, no Jasiu dzisiaj wypuścił, ale finał właśnie... też to jest, mówię, już brzuch mu boli od przeglądania tych portali pogodowych. Tylko, że on ma gdzie 500 km, no, finał. Prognoz wszystkich. Gołębie tam 100 ileś sztuk poszło, także... Tak samo w oddziałach mamy problem z spuszczaniem tych gołębi, nie? Ale... No nic, my tu się postaramy jak najszybciej, kiedy kolega Sebastian będzie miał te loty. No mówię, jak będą już warunki, najważniejsza jest przejrzystość powietrza, nie? I zachmurzenie, jak jest zachmurzenie, to gołębie nie odchodzą. Tylko jak się warunki poprawią, to te loty nawet co 3 dni zrobimy tam na drugi, trzeci. Na stronie internetowej będziemy tak, informować cały czas o tym. Jakieś informacje. Tutaj też prosiłem tutaj uczestników, żeby też mnie w razie czego, jak mają jakieś lepsze tam informacje o pogodzie, żeby mnie też informowali. Ale no, do tej pory tutaj tylko same pozytywne SMS-y, jak się niektórzy już dowiedzieli, dostałem, że dobra decyzja. I szkoda trochę by było. No szkoda też gołębi, bo człowiek chodzi też, poświęca, jakby oddaje serce, tu o moje tak nie dbam jak powiedzmy o tamte, bo wiadomo, że to jest zawsze odpowiedzialność, tam 66 uczestników tutaj mi zawierzyło i też nie mogę ich zawieźć, żeby tutaj na jakimś głupim locie ze 100 km tutaj tyle gołębi zgubić naraz. Nie? Także dobra, będziemy tutaj obserwować, kiedy będą te gołębi, kolejne loty. Postaramy się tutaj kolegę Sebastiana zawsze tutaj odwiedzić, żeby też dla kolegów, dla wszystkich obserwatorów tutaj co się dzieje zrelacjonować. A dzisiaj przy okazji, jak tu już jesteśmy, właśnie sytuacja ma sklep, właśnie wejście. To jest w miejscowości Czersk, u niego na posesji. Tu ma sklep z artykułami dla gołębi, otwórz go, pokażmy co ty tam masz. No nie ściemniaj, otwieraj, no. No, karmy no pokaż, no ale otwórz, no pokażmy, zobaczmy, że jest, że to nie jest ściema, tylko nie zobaczmy, jest zaopatrzony dobrze. To czekam na dostawę właśnie z karmy. Tak, teraz jeszcze ma dodatkowo tutaj mysz jakaś jedna lata ponoć, ale Seba kotów nie lubi, to nie chce się zdecydować. Dobrze, a my tu zostaniemy w sklepie, bo ja tu chcę kupić też karmę jeszcze i grid. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.